Hello! Witam w kolejnym odcinku z F1 2015. Kariera, ale jednak nie kariera. Czas na wyścig w Austrii, nasze domowe Grand Prix. Nie dość, że domowe, to jeszcze dla nas zawsze nieudane. Przynajmniej dla Red Bulla ten tor po prostu im nie leży. Jest za szybki. Mówiąc za szybki, mam na myśli, że mamy po prostu przerąbane. Aczkolwiek w drugim sektorze jest kilka zakrętów. Tak, na tym torze zdarzają się zakręty, które być może zdadzą egzamin w przypadku... Znaczy, nasz bolid zda egzamin w przypadku ich pokonywania. Prawidłowego pokonywania, bo to też różnie bywa. Ale myślę, że jestem dzisiaj odpowiednio zmotywowany, aby dobrze przejechać to Grand Prix, dlatego przechodzimy do sedna sprawy. Ale najpierw będziemy musieli się przeczołgać przez treningi i potem przejść do kwali. A w treningach, jak zawsze, użyjemy twardej mieszanki, żeby sprawdzić, jak się nasz bolid na twardej mieszance trzyma. I pokażemy wszystkim, gdzie raki zimują. Wszystkim oprócz Williamsów, Ferrari, no i w sumie Mercedesów też. No, to reszcie możemy pokazać, im niekoniecznie. I powiem szczerze, że tempo, w jakim nagrywam filmy, jest całkiem spore. I na pewno nie zaprzestanę takiego nagrywania, chyba że będę faktycznie nie miał dnia. Bo tak jak było Monaco, to po prostu nie miałem głowy do jazdy. Zupełnie byłem rozkojarzony. Cześć byku, z plastiku. Chociaż nie, nie wygląda na plastikowy. Kolejny tor, który jest położony w bardzo malowniczym terenie. Tak jak byliśmy dookoła jeziora w przypadku Montrealu, tak tutaj mamy góry, wielkie szczyty. Dookoła trasy. A dlaczego tam był, na jego ekranie byłem ja? Widzieliście to? Siema Perez! O ty! Jak mogłeś zignorować nasze przywitanie? Nasze, moje, wasze. Ty. Trening, trening, trening. Ty. Trzeba przyspieszyć czas. Ty. Jedźcie, moje kropeczki, kuleczki. Napierdalać. Czasy. Alonso prowadzi ten pochód. Już się wszystko wymieszało. Jedziemy na trasę. Będziemy czaskać okrążenia. Słuchajcie. Znowu trasa jest zajęta. Ciekawe czym. Być może rozmawia z rodzicami. Jak tu sytuacja? Przepuszczamy. I jedziemy. Nie jechałem jeszcze na tej trasie w tej grze. Tak się składa, że zazwyczaj naparzam jakieś time triale przed rozpoczęciem nagrywania, ale tym razem sobie podarowałem. Chyba trochę za wcześnie, prawda? Mogłem trochę później zahamować. Jest malowniczo, ale jest też jakoś mgliście. I ludzie na tych trybunach, znaczy to nie są trybuny, tylko na tych góreczkach, stoją. A powinni tam, prawda, kamperami przyjechać, jakieś grille rozstawić. Zawsze na to zwracam uwagę. W Grizie tak było. Przecież tam była impreza, tak, ci ludzie biedni stoją, oglądają tę nudną Formułę 1. Nie no, żartuję. Postarajmy się o to, żeby ten wyścig był ciekawy. Ale to nie tylko w moim interesie, ale też w interesie innych botów leży, żeby ten wyścig był ciekawy, więc to oni muszą też o to zadbać, nie ja sam. O fuck, zobaczyłem o krawężnik i troszeczkę spierdoliłem ten czas. Straciłem sekundę, no i dobra, no i cześć. Wróć do garażu, przyspieszamy czas. Magiczne zatrzymanie, magiczna teleportacja. I w tym układzie już na tor nie wyjeżdżamy.
rytm muzyki techno. Nasz cel, 10 pozycja. No, słuchajcie, z jednej strony gra poszła w kierunku telewizyjnym, ale z drugiej strony nadal jest ta płycizna. Zresztą nawet czytałem większość recenzji na temat tej gry, one są pozytywne. Ale wiecie, nie ma szału chuja, nie ma urwania dupy. Zarzut pod adresem F1, taki główny zarzut, to brak zawartości. Tu się muszę zgodzić, że tych trybów kurde nie ma, no nie ma tych trybów z wyzwaniami, nie ma tworzenia własnego kierowcy, nie ma samochodów klasycznych. Jest tak jakby... Bo mi się wydawało, że jak, zanim robili 14, to już dubali nad 15. I być może faktycznie dubali nad 15, ale zrobili taki, można powiedzieć, bardzo dobrze zbudowany szkielet. Wszystko niby działa, nie licząc pomniejszych gliczy. Komentarz się sprawdza, zmiany w interfejsie, zmiany w ustawieniach, zmiany w prezentacjach, zmiany w cutscenkach. To wszystko jest tu obecne i to zdaje egzamin. Ale być może faktycznie zabrakło im czasu. Terminy goniły, nie wiem jak to się stało, że po prostu nie... Dlaczego oni nie mogli przenieść jednak tej gry, powiedzmy, o 2 miesiące, no wrzesień. Chciałbym zagrać, co prawda jeszcze jak trwa sezon, no ale mogliby, ja bym się nie obraził, no potem pomarudziłbym może kilka dni, reszta też by pomarudziła, a tak, no kurde, gra jest super, fajnie się jedzie, wyścigi są z reguły ciekawe, boty o to zawsze dbają. Koopa idzie pojechać, tylko trzeba po prostu stworzyć lobby na multi, dodając boty. Wtedy ten się odpala tak jakby tryb mistrzostw online i zapisuje się punktacja. No ale jak to z angielska, lack of content tutaj występuje. I muszę się z tym zgodzić. Ale i tak zawsze najwięcej czasu spędzałem na zwykłych wyścigach. I prawdę mówiąc, prywatnie jeżdżąc, jeździłem non-stop jako Mark Webber sezon. Spisywałem sobie na kartce zajęte pozycje w kwalach. Lubię tak robić takie tabeleczki i sobie to później analizować. Nawet mi się nudziło raz i zrobiłem sobie tabelę moją odnośnie pozycji zajmowanych we wszystkich ligach, w jakich jeździłem. No, bo mi się nudziło, to sobie zrobiłem. I słuchajcie, prośba, widzowie. Bo na Wikipedii Daniel Ricciardo ma nieuzupełnione wyniki. A można to zedytować, więc możecie śmiało. Ja próbowałem to edytować i oczywiście nikt tego nie przyjmuje. Szlak mnie trafia. Ale komu się nudzi, może pójść na Wikipedię i zedytować jego stronę, bo brakuje zajętych pozycji. No chyba, że się coś zmieni w tym czasie. Przejdźmy do kwali. Bom się rozgadał na temat tej gry. Ale musicie wiedzieć jak najwięcej. Jakby ktoś powiedział, że ta gra jest zła, powiedziałbym, że się nie zgadzam. Jakby ktoś powiedział, że ta gra jest super, ekstra, zajebista, lepszej F1 nie było, to też się nie zgodzę. Ale jak ktoś powie, że no gra jest całkiem niezła, dobra, lepsza niż 14, to wszystko jest zgodne z prawdą i zgodne z tym, co myślę. Znowu my. Ostatnio nas lubią pokazywać. Hej, wiesz, że mamy przejebane na tym torze? Nie mamy prędkości, nasz bolid jest zjebany. Ale dobra, pojadę, co tam. Bam! Zróbmy to, moi drodzy. Jedziemy. Oj, całkiem niezłe wyjście. Ale to nam zacznie brakować prędkości i pewnie zaczniemy tracić. No tak, tak, spadamy. A tu zjebaliśmy już konkretnie. O fucken, sraken. A może jeszcze nie wszystko stracone. No skończyć kwalę poza pierwszą dziesiątką byłoby słabo. Zajebiście się Red Bull trzyma drogi, ale co z tego? Jak już na takim fragmencie dostajemy popysku.
No, ten ostatni sektor jako tako przejechałem i nawet udało mi się zyskać pozycję. Jest, szósta. Uff. To nie tak źle, muszę wam powiedzieć. No i wszyscy zadowoleni. Sztama drzew. Kurwa mać, widziałeś jak pojechałem. Opie, byłem przestraszony, że nie dasz rady, ale jak zobaczyłem, że ten trzeci sektor. Aż się zesrał. Przedzieliliśmy Williamsy. Ha, trzeba będzie powalczyć z Bottasem w wyścigu. Punkt przewagi. A gdzie jest kwiatek? Poszukajmy. Nie ma go tu? O, nie ma go tu. Tutaj też nie. Jest! Na miejscu 16. Ależ on pocisnął. Wydocham mi z tym czarnym ekranem. A spectacular circuit with dense forests and rolling hills as a backdrop. What a destination for. Bardzo duża różnica wysokości występuje na tym torze w rzeczywistości, w rzeczy samej. Tak, ma takie przywiązanie do detali. Cześć koleżanko, zobacz, że za tobą kamera jeździ po sznurach. Fajnie, nie? Jam jest 44. Oczywiście znowu wszyscy mają parasole nad głową, ale Red Bull tnie koszty i nie będziemy mieli parasola nad głową. A może sobie po prostu Daniel nie życzy. Mercedes have such a great setup. They have great leadership and in Lewis and Nico they have two drivers that are capable of winning the world championship. I guess their hardest challenge is trying to manage the intense competition between their drivers. Tylko zupełnie co innego było napisane, a zupełnie co innego powiedział Anthony Davidson. No ale cóż. Chyba możemy ruszać. Zobaczmy jeszcze tylko strategię. Takie same komplety opon jak w Kanadzie. Ale nie wiem jak to z użyciem, bo w Kanadzie było naprawdę niskie. Przekonamy się na własnej skórze. Let's go! Mamy lepszą pozycję do pierwszego zakrętu. Oh fuckem! Ale jedziemy! Co prawda otarliśmy się z jakimś Lotusem. Obstawiam, że to był Grosjean. On lubi mnie tak zaskakiwać czasami. Ale oj, tu niedobra sytuacja. Bottas wyprzedził Raikkonena. A ja w niego nawet uderzyłem. No, ciekawe, kto tam wyleciał. Cholera, jesteśmy troszeczkę za zimni. Musimy się rozgrzać. Musimy się porządnie rozgrzać. Szeroko, wiem, ale nie możemy stracić dystansu do tej dwójki. Musimy się uczepić ich jak... rzep! Tak, jak rzep. Ten krawężnik jest niebezpieczny i w sumie jak na niego się najeżdża, to bolid odrobinę wpada w poślizg. Tu walka. Miło zobaczyć jak walczą. Stracili na tym. Może uda się to wykorzystać i dać nura. Tylko żeby nie przestrzeli, to będzie bardzo ryzykowne. No, zrobiliśmy jak Grosjean, to było bardzo ryzykowne. I wyjdziemy na tym jeszcze stratnie. Co się dzieje? Ależ tutaj walka. Czepimy się teraz Raikkonena i powinniśmy odzyskać naszą pozycję. Teraz tu jeszcze ściśnięty Bottas. Ale walczą cały czas. Teraz Massa nas próbował od zewnętrznej, ale nie pozwolimy na to. O, kontakt. Czyżby Bottas miał stracić pozycję? Jezus, oni jadą całe okrążenie bok w bok obok siebie. Nie chcę tutaj przeholować. Oj, Bottas bardzo wolno i teraz my się wciskamy. Jest! Ach, na tym zamieszaniu tylko zyskaliśmy.
Ale zobaczcie, jak w tym czasie pierwsza trójka sobie odjechała. Dodawać mi ten DRS! A nie, to jest na zasadnej prostej, dobra. Nieźle, nieźle, nieźle. Może go łykniemy. Ale że on ma wyjście. Ja pierdolę. No, hamulce zimnej od razu to odczułem. Strasznie ciulowo mi się dohamowywało do tamtego zakrętu. No nie, Raikkonen, nie uciekaj mi. Muszę wam powiedzieć, że start był naprawdę emocjonujący. Pierwsze dwa okrążenia były bardziej emocjonujące niż cały wyścig w Montrealu. No i ten DRS, a już nie dla nas. Cholera. Kurde, sekunda, no przecież to jest... Będziemy jechać agresywnie. W dupie mam, czy mi się opony skończą, czy nie. Ładnie udało się zahamować. Yes. To tak sobie... Ten DRS podtrzymuje nadzieję na to, że uda nam się dogonić Raikkonena, nic więcej. No, opony tutaj dostają w kość bardziej, zdecydowanie. I to przód. No jasna trawa wiąże się teraz z mniejszymi konsekwencjami niż poprzedni F1. Bo tutaj gra magicznie nie zwalnia nas. No i strata już jest chyba większa. Coś około 2 sekund tym razem. Dokładnie tak. No, Kimi Raikkonen niestety nam ucieka. Ale muszę osobiście przyznać, że jak na Red Bull, jak na Red Bulla, bardzo przyjemnie mi się tu jedzie. Tu chyba tracimy zawsze najwięcej. Na tej prostej. Tam stoi nasz byczek, nam tu kibicuje. Na pewno bardzo by chciał, zresztą cała publika bardzo by chciała, abyśmy tutaj zdobyli jakieś porządne punkty. Aha, tracimy oponę. Tracimy oponę. No widać to, nie? Niby jadę tak samo, ale jednak w zakręty się nie mieszczę, a po oponach widać, że też już, że zaczynam mieć powoli dość. Oh fuck. Sorry, sorry. No te prime tire na pewno się przydadzą. Jak ja tu mam jeszcze dwa okrążenia ujechać. Hamuj i wykręcaj. Znowu minimalnie za szeroko. Ale powiem wam szczerze, zupełnie szczerze, nie faworyzując nikogo, że jeżeli idzie o grafikę, to Grid Autosport na starym EGO wygląda tu lepiej. Jak Boga kocham. Naprawdę. Widoczki były nieziemskie. Ja nie wiem, co Codemaster z Birminghamu robi w tym czasie, gdy pracuje nad grafiką. Niby całość wypada next genowo. Właściwie można by było powiedzieć już current genowo. Current, przepraszam. A na przykład tutaj ten cały obszar dookoła wydaje mi się, że o wiele lepiej wyglądał w Gridzie Autosporcie, który śmigał na starym EGO Engine. Be careful,
noticing some significant signs of wear now. You may start struggling on them before too long. Spoko, spoko. Już strugglinguję niestety. I Williamsy podchodzą. Żółta flaga, dlaczego? Coś tam się z tyłu wydarzyło. Widziałem, że jednak skropeczek się zatrzymała. I zatrzymała się dosyć konkretnie. Bo stoi nadal. Jezus, jeszcze jedno kółko wytrzymać. Co ten Rosberg? Teraz ciśnie jak szalony. Chwała Bogom! Bo już tu nie daje rady. Z tymi oponami. Zresztą widać, co się dzieje z tyłu. Z tyłu dzieje się źle. Dwa śnieżno-białe bolidy bez Martini mnie ścigają. Zaraz mnie dościgną. O, kompletnie przestrzeliłem. No to teraz już grubo. Pamiętacie ze szeroko, jak wszyscy płakali o brak czerwonego paska na Williamsach? Teraz jakoś nie słyszę tego lamentu. Ja słyszę tylko swój lament, bo zostałem wyprzedzony. Jak wy się utrzymujecie? Naprawdę ja mam tylko takie zużycie. A tam było blisko. Dobra, jesteśmy w boksie. Przez moment zwątpiłem, czy dobrze wjechałem, ale na szczęście dobrze wjechałem. Oba Williamsy zostały, prawda? Nie, Massa! Jezus, dobry pit stop, dobry pit stop. Jest. Kurde, ale zaraz za nami wyjechał. Pit stop wcale nie był jakoś szczególnie dobry. Nie redukuj do dwójki, proszę. Znaczy tak możesz zredukować, bo trzeba, ale... I jedziemy. Jedno okrążenie na rozgrzanie opon, a potem lecimy już na wzbogaconej. Musi być dobre okrążenie wyjazdowe. Będziemy widzieć po masie, czy będzie siedziano na tyłku, czy uda nam się odskoczyć. To jest bardzo ważne, to jest walka o piątą pozycję w klasyfikacji generalnej. Walka moja z Bottasem. Massa, który też próbuje się włączyć, ale na razie nie ma zbyt dużo szczęścia. No i jak to wygląda? Chyba mu odrobinę odjechałem. O fuck! Gdzie jest Bottas? Gdzie jest Bottas? Jezus, jest! Duś! Duś mu! Jesteś mój, musisz być mój. No i pasuje. Tylko teraz będzie... Ja mam DRS! Teraz mnie uratuje! Ale czy potem mnie uratuje? Tego dowiecie się na następnym okrążeniu. Też muszę wam powiedzieć, że chyba... odrobiliśmy nieco dystansu też do Raikkonena. Wydaje się być bliżej. No i teraz jest przyczepność. Teraz możemy się ścigać. Znowu Kwiat opóźnia swój boks. Być może znowu odwrotna strategia.
Myślę, że Raikkonena jednak nie dorobimy. Ale muszę przyznać, że jedzie mi się... To jest jeden z lepszych wyścigów, które jadę. Ja się tu spodziewałem jakiejś katastrofy. Mówiąc katastrofę, miał na myśli pozycję 8 w dół. A to proszę bardzo, jestem mile zaskoczony. Nawet mi się fajnie jedzie, muszę przyznać. A nie jestem jakimś ogromnym fanem tej trasy. Wiem, że ostatnio mówiłem, że europejskie trzeba chronić, ale... Akurat tu się nigdy nie czułem jakoś dobrze. Przydałoby się jakieś takie dojebane okrążenie zrobić, żeby ich zgubić. Mam za małą przewagę niestety. Aż cholera jasna, wracaj na tor. Już się od nich nie odczepię do końca wyścigu. Bo obaj z DRS-ami będą naparzać. Mi się potem będą opony kończyć. No, to nie jest powiedziane, że skończymy na piątym miejscu. Może być ciekawa walka o pozycję. Już są tuż, tuż za mną. Dwa Williamsy, ale spróbuję je przetrzymać. Oczywiście przepisowo. Nienawidzę. Najgorszy zakręt na tym torze. Nie widzę dokładnie, gdzie hamować i skręcić. Paliwo już zostawiam chyba do końca. Nie wydaje mi się, że miałoby się zużyć. A mam włączone wzbogacone, prawda? Tak. Wszystko się zgadza. Normalnie chyba bym dostał już jakąś karę od sędziów. Bo ciągle w pierwszym zakręcie wyjeżdżam za szeroko. Dość. Za tym śmigowcem podążamy. I nas teraz te ładnie nagrywają, pokazują w telewizji. O fuck, ależ agresywnie zaatakował. Jedziemy. Teraz mój ulubiony zakręt, muszę go przejechać perfekcyjnie, inaczej jest dupa. O kurwa. Wiem, trochę przesadziłem tam. Ja! To nie jest 14. To żeby się obronić, naprawdę będę musiał z siebie dużo wykrzesać sił. O Boże. Czy to będzie rzeź? Tam przepraszam cię, Bottas, za ten manewr głupi. Chciałem jak najbardziej opóźnić, żebyś ty się nie przecisnął. Ale teraz już jest dupa. Chyba. Dupa zbita, dupa blada. Kontakt. Znowu kontakt! O mój Boże! Który to był? Który i czy ja zawiniłem? Pokażcie mi z kamery telewizyjnej. Tu się wciskam maście. Wyjeżdżamy, on mnie zahacza. Wracam na tor. No nie wiem, czy to moje wrócenie na tor było odpowiednio dobre. Cholera, ciężka sytuacja do ocenienia. Niemniej jednak z piątą pozycją możemy chyba się pożegnać. Czy mam te jakieś uszkodzenia w sobie? Zaraz zobaczymy o tym całym wskaźniku, ale wydaje mi się, że mam uszkodzenia. Jedzie mi się fatalnie. Kompletnie aerodynamika mi siadła. Tak, mam uszkodzone.
No zjazd do boksu kompletnie pogrzebie szansę na punkty, więc do boksu nie zjeżdżam. Jeszcze mało tego, mocno sobie uszkodziłem opony. Tak chwaliłem i mam za swoje. Balans. Balans na tył, poproszę. Gra wlepia kary prawidłowo. Czy nie? Na pewno nie. Ale ja teoretycznie nic nie dostałem. Zupełnie brak docisku. Jedzie się okropnie. Jeszcze mnie tutaj Verstappen uderzył. Człowieku, jak widzisz, że nie ma miejsca, to odpuść. Tragiczne czasy teraz kręcimy. No tak. Paliwo też zostawiam. Co tu dużo mówić. Zaraz nas jeszcze dorwie Sainz. No, po prostu brak mi słów. Tak zaciętej i tak krwiście brutalnej walki z Williamsami to chyba jeszcze nikt nie widział w swojej karierze. Ach. Ciężko będzie mi utrzymać Sainza za sobą. Dlatego mam wrażenie, że możemy tu nawet ukończyć bez chociażby jednego punktu. Kolejny się kurde znalazł bohater. Jedź, człowieku, jedź. O, dobra, nieważne. Powodzenia szerokiej drogi, Sainz. Miło było się z tobą pościgać przez kilka sekund. Dobrze, że mi chociaż ten DRS dał w prezencie. O Boże, o Jezus. Możliwe też, że opony bardzo dostały po dupsku. O, Sainz zostawia szlaczki. Po tym kontakcie z Williamsami. Być może to też miało olbrzymi wpływ na to, w jakim są teraz stanie. Zobaczcie. Teraz dwa zakręty, w których tracę najwięcej. Zobaczcie, jak wolno muszę przez nie przejeżdżać. I jeszcze się nie mieszczę. Kolejny mój ulubiony. Teraz jeszcze bardziej ulubiony. Nie da się go normalnie już przejechać. To jest po prostu skandal. O mój Boże, za mną jedzie kwiat. Nie mogę dać się wyprzedzić kwiatowi? Kwiatu? Danielowi, o. Już kompletnie na limicie. Kompletnie bez opon. Ostatnie okrążenie. Znając swoje szczęście, jednak nie uda nam się obronić tej pozycji. Tak było to w przypadku Monaco, też się nie udało. Chyba identyczna sytuacja. Jestem ciekaw, kto jedzie za kwiatem. No super, zajebiście, no. Ależ fatalny wyścig. Ale przynajmniej trochę się podziało. Teraz pojedziemy bardzo defensywnie, bo kwiatek już jest za nami. No ała! Pojebało cię, człowieku. Ależ mi przygrzał. Musiał mnie popchnąć? A to dobry kolega. Co się z nim stało? Bo spadło parę pozycji. No, przydzwonił we mnie ostro, naprawdę. Muszę powiedzieć, że
Aż mi zadzwoniło w uszach. O mój Boże, o mój Boże, co to był za wyścig. Kompletnie zesrany. Przynajmniej dowieźliśmy jeden punkt, ale no muszę powiedzieć, że kryzys trwa w najlepsze. So a great drive today from Nico Rosberg, and I'm sure the Mercedes garage will be celebrating that win long into the night. You can't fault their commitment today. They really pushed hard and were. Najgorsze jest to, że Valtteri Bottas dojechał na piątym miejscu. It was great having you with us for this weekend. Mogę puścić, nie byłoby problemu. Until next time, though. Goodbye. Will Stevens z karą, Felipe Massa też kompletnie mu się nie powiodło po tym, co się stało z nami i z nim. No i generalka. Spodziewałem się takiego widoku, niestety. Musimy się zmobilizować bardziej i zrehabilitować za te... za ten wyścig. Kurde, przecież tak mówiłem, że było tak fajnie. Do momentu. Za wiele wszystko jest możliwe. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w Wielkiej Brytanii. Cześć!